którymi w zasadzie miejsce ambicji. Jeszcze raz bardzo witam Państwa bardzo serdecznie na dożynkach gminnych w Mordęgach. Na wstępie pragnę powitać gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Sztandary wyprowadzić. Będziemy już portków sztandarowych trzymać. Szanowni Państwo, na wstępie pragnę powitać gospodarzy dzisiejszej uroczystości, wójta gminy Lubawa, pana Tomasza Brytowskiego wraz z małżonką oraz przewodniczącego Rady Gminy Lubawa, pana Jana Laskowskiego. Bardzo serdecznie chciałbym także powitać Państwa Alinę i Jana Szynaka, właścicieli grupa Szynaka, hotelu Pałac Mordęgi i Fundacji Mordęskiej, a także gospodarzy terenu, na którym odbywają się tegoroczne dożynki. W imieniu organizatorów pragnę serdecznie powitać naszych dostojnych gości w osobie. Posłów na Sejm, pana Roberta Gontarza, pana Zbigniewa Ziemskiego. Pan zaproszenie przyjął także poseł Andrzej Siwka, ale przyjedzie niebawem. Mamy informację, że jest w trasie. Bardzo serdecznie witam pierwszego wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Mateusza Szałę. Radną sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, panią Ewę Wiśniewską. Panią Iwonę Żeldarską, dyrektora warmińsko-mazurskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Pana Łukasza Bartkowskiego, zastępcę dyrektora warmińsko-mazurskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Oraz Krzysztofa Kazimierskiego, kierownika Biura Powiatowego Agencji Biłamy. Witam pana Jarosława Piechotkę, członka zarządu powiatu reprezentującego starostę Iławskiego. Pana Edwarda Żuralskiego, starostę powiatu nowomiejskiego. Pana Dawida Kopaczewskiego, burmistrza gminy Iława. Witam serdecznie pana Macieja Mikołajczyka, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Iławie. Komendanta powiatowego Policji w Iławie, inspektora Waldemara Pankowskiego. Komendanta komisariatu Policji w Lubawie, komisarza Romana Gancarza. Zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, młodszego brygadiera Piotra Szyslera. Witam Stefana Kordalskiego, członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie. Pana Zbigniewa Rudnickiego, kierownika powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie. Panią Emilię Kaczyńską, prezesa Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolników w Iławie. Pana Grzegorza Turulskiego, prezesa zarządu Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody Lotów w Lubawie. Bardzo serdecznie witam księdza dziekana Marcina Staniszewskiego. Duszpasterza rolników księdza Michała Napierała. Oraz księdzy proboszczów z naszych parafii. Księdza Mariusza Matusiaka, Tomasza Młowińskiego, Krzysztofa Górskiego, Stanisława Guzowskiego, Andrzeja Jankowskiego, Pawła Figurskiego, księdza Jerzego Hirsza, Zdzisława Liszyńskiego i Jarola Schmidta. Witam serdecznie poczty sztandarowe oraz delegację z Niemcami dożynkowymi. Witam radnych powiatowych, radnych gminnych i sołtysów gminy Lubawa.
Witam przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu oraz instytucji. Witam kierowników Urzędu Gminy Lubawa, jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów szkół. Przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich i innych stowarzyszeń. I wreszcie z całego serca, ze szczególną atencją chciałbym powitać rolników, mieszkańców gminy Lubawa oraz wszystkich przybyłych gości na dożynki spoza gminy. Szanowni Państwo, honory starostów dożynkowych w tym roku pełni będą starościna pani Barbara Krajastuszewa. Brawa. Ja przedstawię króciutko sylwetkę pani starościny. Pani Barbara od ponad 30 lat razem z mężem Zbigniewem prowadzi gospodarstwo rolne w Tuszewie. Gospodarstwo ma powierzchnię ponad 40 hektarów. W uprawie dominują zboża oraz rzepa. Natomiast w hodowli trzoda chlewna. Gospodarstwo z sukcesami korzysta z funduszy europejskich. Na terenie posiadłości znajdują się chlewnie, magazyn pasz oraz park maszynowy. Gospodarstwo świadczy także usługi rolnicze, głównie przy zbożach, zbiorze rzepaku i kukurydzy. Państwo kraje mają troje dorosłych dzieci. Córki Agnieszki i Beaty oraz syna Grzegorza, który wspiera rodziców w codziennej pracy. Starostą tegorocznych dożynek jest pan Michał Łukaszewski z Bordy. Brawa. Gospodarstwo w Nortutach pan Michał przejął od rodziców w 2007 roku. Wspólnie z żoną Elżbietą gospodarzy na 20 hektarach, na których głównie uprawia zboża oraz ziemniaki. Uprawy są przeznaczone na cele własne. Gospodarstwo zajmuje się także hodowlą trzody chlewnej. Na terenie gospodarstwa znajdują się chlewnie, magazyn zbożowy oraz park maszynowy. Pan Michał jest wieloletnim członkiem Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody Luptocz w Lubawie. Państwo Łukaszewscy mają dwóch synów, 9-letniego Karola oraz 5-letniego Adama. Tegoroczni starości dożynkowi pani Barbara Kreja i pan Michał Łukaszewski. Brawa dla Państwa. Szanowni Państwo, teraz nastąpi moment uroczystego przekazania chleba dożynkowego gospodarzowi uroczystości, wójtowi gminy Lubawa przez starostów dożynkowych. Zapraszam pana wójta i panów starostów na scenę. Starostów poproszę o zajęcie miejsc na publiczności, a teraz głos zabierze pan wójt Tomasz Obrytowski. Dzień dobry Państwu, szanowni goście, drodzy rodzice, dzisiaj w Mortęgach Lubawa jest wielkie święto. Zgodnie z naszą wiarą, tradycją przychodzimy dziękować Panu Bogu za zebrane plony. Przed chwilą otrzymałem od starostów ten symboliczny chleb upieczony z tegorocznego zboża. Mam nadzieję, że nikomu tego chleba w tym roku nie zabraknie. Chciałbym podziękować bardzo za ciężką pracę naszych rolników. Rzeczywiście żniwa były wyjątkowe. Ja nie pamiętam, żeby tak wcześnie się zaczęły żniwa i tak wcześnie skończyły. Jest to taki wyjątkowy rok, ale na gminie Lubawa były bezpiecznie, było spokojnie, nie było jakichś niebezpiecznych
zdarzeń, tak żeby było spokojnie. Chciałbym również życzyć naszym rolnikom opłacalnych cen, rolnikom, ogrodnikom, sadownikom opłacalnych cen na swoje, na zboże, na płody rolne, na produkcję zwierzęcą. Też chciałbym życzyć wszystkiego dobrego dla ludzi, którzy pracują na rzecz rolnictwa. Szczęść Boże. Proszę Państwa, jak już jestem przy głosie, te ważne wydarzenia, tą ważną uroczystość, pracowało na tą rzecz wielu ludzi. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować księdzu dziekanowi Marcinowi Staniszewskiemu oraz wszystkim kapłanom za uroczystą mszę świętą dziewczynną, za plony w intencji rolników. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować pani Sołtys i Radzie Sołeckiej Mortyngi oraz mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszego święta. Szkole podstawowej w Tuszewie oraz społeczności wsi Tuszewo za pomoc też tutaj w tym drużynie. Delegacją z wieńcami do Rzymkowiny za kultywowanie tej pięknej tradycji. Ja współczuję komisji, jak to nazywa, jest najpiękniejszy. Starostom do Rzymu. Pocztą sztandarową. Kołom gospodyń wiejskich oraz klubom seniora biorącym udział w konkursie Kuchnia Ziemi Lubawskiej. A także kołom gospodyń wiejskich ze Szczepankowa, Byszwałdu i Omula za przygotowanie poczęstunku dla gości. Dziękuję organizatorom dożynek Gminnemu Zrzeszeniu ZS w Lubawie, pracownikom Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, ochotniczym strażom pożarnym, którzy tutaj dbają o nasze bezpieczeństwo, pracownikom spółki komunalnej gminy Lubawa. Chciałbym również podziękować, nie wiem czy pani dyrektor dojechała, ale Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie za wsparcie finansowe w organizacji konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej. Także chciałbym podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie tych drużynek. Chciałbym podziękować tutaj pani Alinie i panu Janowi Szczynaka, że udostępniono nam te piękne miejsce w tej pięknej miejscowości Mortyngi, gdzie możemy tą uroczystość przeprowadzić. Korzystając z okazji, jak pięknie taki tłum widzieć tutaj w Mortęgach. Pewnie Magdalena Mortęska kilkaset lat temu życzyła sobie, że to miejsce ma być właśnie otwarte dla wielu, dla wszystkich, dla społeczności tego pięknego regionu. Tu w Mortęgach jest zawsze wspaniale. Dziękujemy, że wybraliście to miejsce. Na pewno Magdalena Mortęska błogosławi i zadba, że ten dzisiejszy dzień będzie piękny, gościnny. No i myślę, że pobawimy się do rana. Dziękuję Państwu za obecność.
dziękuję panie wójcie. A teraz poproszę o zabranie głosu posłów na Sejm. W pierwszej kolejności pan Zbigniew Ziejewski, który jest jeszcze jednocześnie ministrem aktywów państwowych. Zapraszam. Jestem dumny, że starościna Dożylek jest z Tuszewa, a mój tata pochodzi z Tuszewa. Wiele korzeni mam związanych właśnie z ziemią lubawską, z wieloma miejscowościami, gdzie jest moja rodzina i zawsze tutaj przyjeżdżam, mile wspominam te czasy, gdy jeszcze żył mój tata. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, chciałbym Wam przede wszystkim serdecznie podziękować za trud, za to, że Wy zapewniacie bezpieczeństwo żywnościowe narodu. To dzięki Wam, Waszej produkcji, jesteśmy potęgą europejską w eksporcie polskiej żywności, zdrowej, polskiej, dobrej żywności. Ona zdobywa rynki całego świata. Eksport naszego drobiu, mleka wysyłamy do wielu krajów Europy, a także krajów azjatyckich. Podbijamy wiele rynków świata, stajemy się potęgą produkcyjną. Chciałbym powiedzieć, że na przyszły rok 2025 w budżecie państwa znaleziono rekordową kwotę dla rolnictwa, to jest 85 miliardów złotych. Budżet będzie wyższy niż ten w tym roku. Będzie budżet zaplanowany, żeby pokryć takie niespodzianki jak w tym roku, gradowicia, przymrozków, suszy. Jesteśmy przygotowani na takie anomalia pogodowe, które mogą się zdarzyć w przyszłym roku. Niepokoi nas tylko to, że ciągle nie możemy się uporać z ASF-em. Lubawa, Lubkucz to jest zagłębie trzody chlewnej i dlatego zawsze martwię się o to, żeby tutaj właśnie to się nie stało w tym zagłębie. Ja doświadczam to dzisiaj na terenie mojej gminy Biskupiec, w mojej miejscowości, w mojej wsi, gdzie wybito całą wieś z trzody chlewnej i potem produkcja, odnawianie tej produkcji w tych wsiach, gdzie się wybija trzodę chlewną, jest bardzo trudne. Dlatego dzisiaj chciałbym przede wszystkim panu wójtowi podziękować za zaproszenie, wszystkim paniom, które przygotowują tak wspaniałe wieńce, bo to jest trud, to jest wysiłek, ale to jest jednocześnie tradycja, że my, rolnicy, dbamy o tą tradycję. Piękne, wręcz arcydzieła, które tu stoją przed nami po lewej stronie. Mam nadzieję, że komisja wybierze właściwie za tydzień w Olsztynku wieniec tutaj z Lubawy, z tej miejscowości zdobędzie czołowe miejsce. Ja życzę starostom tych dożynek, żebyście gościli gości do późnych godzin nocnych, żeby wszyscy wyjeżdżali z Lubawy, z Mordą, z miłymi wspomnieniami. Bo to właśnie ta tradycja, ta gościnność ziemi lubawskiej przejawia się tym, że my jako rolnicy stanowimy taki monolit. Nie dzielimy społeczeństwa, a łączymy. To od nas zależy, jak będzie wyglądało następne lata. Życzę wszystkim rolnikom dzisiaj miłej zabawy, do białego rana i w takiej atmosferze, jak jest teraz. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie, a teraz zapraszam pana Roberta Gontarza.
Zresztą nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek powiedział, że zabawa się nie udała, bo polityk za krótko mówił, więc postaram się dostosować do tej prośby. Wielce szanowni starostowie Dożynek, drodzy rolnicy, bo to wasze jest święto, przewieletni księża, szanowny panie ministrze, panie wojewodo, wielce szanowni samorządowcy, wszyscy szanowni państwo, oczywiście gospodarze tego miejsca, w którym tutaj się znajdujemy, również was serdecznie witam. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i cieszę się, że mogę tutaj być. Dziękuję w pierwszej kolejności rolnikom za waszą pracę, za zaangażowanie, za to, że właśnie dzięki temu, jak polscy rolnicy potrafią roztropnie i pracowicie pracować na polskiej ziemi, my jako kraj jesteśmy żywieniowo zabezpieczeni, nie musimy się obawiać tego. Dziękuję również księdzu proboszczowi, księdzu Ciekanowi za to, że dzisiejsze dożynki rozpoczęliśmy o tym przyświe. W Polsce tak jest, szczególnie na polskiej wsi, że to powiedzenie bez Boga ani do Boga jest bardzo mocno zakorzenione. I najpierw dziękujemy Bogu za tegoroczne plony, za to, że udało się w tym roku zebrać odpowiednie plony, że być może nie było jakichś kataklizmów, a dopiero później jest zabawa. I niezmiernie istotne jest to, aby dbać o tę tradycję. Zresztą tę tradycję tutaj w gminie Lubawa możemy być spokojni, bo patrząc na te wszystkie wieńce dożynkowe, które zostały tak pięknie przygotowane, patrząc na tak wiele tych stoisk, które są przygotowane przez pani z kół gospodyń wiejskich, gdzie nie mam wątpliwości, że tradycyjne jedzenie, które jest przecież naszą dumą, będzie cieszyło nas wszystkich, to możemy o tę tradycję być spokojni. Dziś, szanowni państwo, świętujemy zakończenie żniw, ale każdy rolnik dobrze wie, że zanim są żniwa, to najpierw się sieje, a później się dba o to, co rośnie, i to pokazuje, że ten zdrowy rozsądek rolników powinien przenosić się na całe społeczeństwo, żebyśmy pamiętali, że trzeba dbać o to życie, które rośnie, którego może nie widać, a które dopiero kiełkuje. Dlatego dziękuję również rolnikom za ten rozsądek, za to, że tym rozsądkiem dzielicie się z nami, mówicie czasem głośno o rzeczach trudnych. To niezmiernie istotne, abyśmy słuchali tych ludzi, którzy dzięki pracy własnych rąk pokazują i potrafią doprowadzić do tego, że ich gospodarstwa pięknie się rozwijają, ale również dla nas, dla Polski jest to wielka duma, że mamy zdrową, smaczną żywność, z której możemy być dumni w samej Europie. Obiecałem, że będzie krótko. Mam nadzieję, że się w miarę wyrobiłem. Może trochę za długo, nie przedłużając. Szczęść Boże. Dziękuję, panie pośle. A teraz głos zabierze pan Mateusz Szawer, pierwszy wicewojewoda warmińsko-mazurski. Zapraszam. Szanowny panie wójcie, panie ministrze, panie pośle, koleżanki, koledzy samorządowcy, czcigodni księża, wszyscy dostojni goście, a przede wszystkim wy, drodzy rolnicy, bo to wasze święto, a ja powiem jedno. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ziemia lubawska to od wieków rolnicza tradycja, to piękne, zadbane gospodarstwa i wsie. Z dumą powtarzam w całym województwie, skąd pochodzę, gdzie są moje korzenie, gdzie się urodziłem i gdzie mieszkam. To właśnie ziemia lubawska. Dziękuję panie wójcie za zaproszenie na tę szczególną uroczystość, bo święto plonów to doskonała okazja i miejsce, aby podziękować wam, rolnicy, za tą codzienną, ciężką pracę, dzięki której na naszych stołach jest polski chleb i polska najlepsza żywność. Ale dożynki to również okazja do refleksji nad wartościami, którymi wy, rolnicy, kierujecie się na co dzień. To pracowitość, to uczciwość, to wspólnota, którą tu w Mortęgach i na całej ziemi lubawskiej czuć szczególnie. Drodzy państwo, dziś rolnictwo jest oparte na solidnym fundamencie tradycji, ale jednocześnie nowoczesne, zmechanizowane, a wszystko to dzięki pracowitości i przedsiębiorczości naszych rolników. Szczególne słowa uznania również przesyłam do mieszkańców poszczególnych sołectw za te wspaniałe dzieła sztuki, jakimi są tradycyjne, dożynkowe wieńce. Każdy z nich może naprawdę rywalizować nawet w konkursie wojewódzkim, a dziś w tym konkursie gminnym z pewnością nie będzie przegrany. Wszyscy jesteście wygrani, podobnie jak członkowie kół gospodyń wiejskich. One zawsze z energią promują to, co na Warmii i Mazurach mamy najlepsze. Zdrową, regionalną żywność. Drodzy rolnicy, z okazji dzisiejszego święta życzę wam i waszym rodzinom jak najwięcej zdrowia,
pomyślności i co najważniejsze, tej stabilności, aby zawsze wasza ciężka praca była odpowiednio wynagradzana. A wójtowi gratuluję wyboru miejsca. Przepiękne miejsce, kompleks pałacowy Mortęgi, ukłony dla właścicieli, dla Aliny Jana Szynaka, ale ukłony dla całego sołectwa Mortęgi. Te dożynki są na poziomie dożynek wojewódzkich. Kto wie, co będzie w przyszłości tutaj w Mortęgach. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich państwa. Jest mi niezmiernie miło, to zaszczyt być tu razem z nami. Dziękuję. Dziękuję panie wojewodo. Po tych miłych słowach o gminie Lubawa i mieszkańcach, to jeszcze w kilku słowach poprosimy księdza dziekana Marcina Staniszewskiego. Drodzy, te same słowa usłyszałem krótko i zdjęcie. Dołączam się do tych podziękowań, które tutaj były powiedziane dla wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, hodowców. I korzystając z okazji, bo miałem to uczynić w kościele, uczynię to teraz, chciałbym przedstawić i ogłosić, że w dekanacie lubawskim mamy nowego duszpasterza rolników, a tym duszpasterzem rolników jest ksiądz Andrzej Jankowski, proboszcz ze Złotowa. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze raz bardzo dziękujemy za przybycie i skorzystanie z naszego zaproszenia. Mam nadzieję, że tutaj miło spędzimy wspólnie czas. Miłej zabawy państwu życzę i w tej chwili rozpoczynamy tą część artystyczną, tą panie z Mortą, które są przygotowane od dłuższego czasu. Także dożynki 2024 Mortęgi uważam za otwarte. Miłej zabawy życzę. Dziękuję. Dziękowaliśmy za te plony, za tą pracę rolników. Tutaj też nisko się kłaniam rolnikom, którzy ciężko pracują, dbają o to, że możemy być bezpieczni. Bezpieczni pod kątem żywnościowym i że na polskim stole nigdy nie zabraknie dobrej polskiej żywności, sprawdzonej. I my jako konsumenci możemy czuć pewni się, że to, co
jemy to, co Państwo produkujecie, z najwyższej jakości. Dożynki są zawsze okazją do właśnie podziękowania, niskiego ukłonu wobec tego, jaką ciężką pracę wykonujecie, a wiemy o tym doskonale, że ten rok był bardzo ciężki. Susza, brak odpowiednich dopłat, niskie ceny w skupie, brak dopłat dla hodowców, aplikacja suszowa znowu nie działała, do tej pomocy niestety nie było, ale głęboko wierzę, jestem przekonany, że zaradność polskiego rolnika doprowadziła do tego, że my możemy naprawdę czuć się bezpiecznie, pomimo tego, że tej pomocy niestety nie ma. Życzę Państwu udanej, wspaniałej zabawy, jak to zawsze bywa na ziemi lubawskiej. Widzę, że piękne stoiska, zarówno Sowec, lub kół gospodyń wiejskich. No z tego słynie ziemia lubawska, piękna polska ziemia lubawska. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, dobrej zabawy, szczęść Boże. Dziękuję. Dziękujemy, panie pośle, za miłe słowa. A teraz kolejny punkt programu. Śląskie przeboje z humorem. No ta, co w kieliszkach stoi? Tak, mam lek. Ja to bym tej nalewki chciała posłać. Może pani pani Już. Dzień dobry. Jeszcze nie. Jak ktoś chce poczęstować się, proszę bardzo. Nie, panie, pięknie. Lemoniatki, jakbym mógł poprosić. Lemoniatki? Tak. To jest. Ja sobie sam. Ja tu jest, czy. Można sobie samemu, tak? Robert, to dalej, to polej robię. Uśmiechać się. Tak się.
Panie Marianie, proszę zrobić koloneczkę, ciasteczko. Nie roga, tak? Dziękuję. Jednego? Pomysł obcy seksy.
no pokłonszymy się troszeczkę. Mam taką prośbę, nauczymy w oznaki śpiewać refryn i tam będzie takie narzekanie idą. To wszyscy Polaki umią. Zrobimy tak, ja tak, będziemy śpiewać w ten sposób. Ajajajaj. I teraz wy, 3-4. Ale tam ta końcówka nie narzekł. Tak mu dobrze? Jeszcze raz, 3-4. Pięknie. A teraz tak, pytamy się pod ręce. Tyczy się pod ręce. To dla waszego bezpieczeństwa, żebyście ze stołka nie spadli. Aha. Potem i wydymy. Dodejrzysz tam. Musiałaś pani prosić. Będziemy śpiewać tak, uwaga, razem z nami oczywiście. Będzie tak. Na lewo, na prawo, do przodu, w tył. I razem z nami, 3-4. Na lewo, na prawo, do przodu, w tył. Jeszcze raz, dobra, żeby to wszyscy obrazili. Ci zostają też bardzo ładnie, to mi się podobało. Ci zostają tak samo, pomyślą się. Będziemy robić tak, uwaga, jeszcze raz. Na lewo, na prawo, do przodu, w tył. I połysz się, połysz, aż braknie ci sił. Na lewo, na prawo, do góry. Ciężkie dupki, co? Grochówka była dobra. Grochówka była dobra. Do góry, w dół. I tak będziemy śpiewać. Trzymajmy się pod ruszki, będziemy zaczynali od narzekania. Zaczynamy. Kołyszymy się wszyscy. Obrazkie, tak jest. Ay, 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 ay
zawsze braknie